ale... No nie wiem, dobra. Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie nowego McLarena. Tutaj w lobby mam akurat poprzednią wersję, ale jeżeli wejdziemy w sklep z przedmiotami, zakładka McLaren, to ujrzymy nowy model. McLaren 765 LT. No wygląda trochę podobnie, trzeba to powiedzieć jasno, no ale wiecie, w rzeczywistości te samochody też są tylko troszeczkę podrasowywane, więc tutaj nic dziwnego. Zestaw kosztuje 1100 kredytów, nie pamiętam. Wydaje mi się, że poprzedni McLaren kosztował 2000, ale mogę się mylić. I oczywiście na start wpisuję kod EDEK, wam też go polecam. No i kupuję zestaw. Dostajemy samochód, tutaj srebrne malowanie, baner, który można używać zawsze, również z innymi samochodami, oraz takie oto malowane na czarno koła. Niestety z tego co wiem, to te koła można używać wyłącznie z McLarenem, więc taka jest lipa. No ale mniejsza, zobaczmy co można tam edytować. No na samym początku chciałbym w ogóle wam pokazać, żebyście tak na pierwszy rzut oka zobaczyli jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma samochodami. Wiadomo, że jeżeli pewnie jeden z was już posiada jednego McLarena, to nie będzie kupował drugiego, no bo nie da się ukryć, że są bardzo podobne. Natomiast jeżeli ktoś nie ma ani jednego kupionego, no to macie tutaj porównanie, na którego polować. Ja w sumie nie wiem, który mi się bardziej podoba. Są, no są lekko inne. Ciężko mi powiedzieć, który mi się bardziej podoba, no to jest wasza kwestia indywidualna, więc ja już tutaj będę wybieram oczywiście nowego i zobaczmy jak tutaj wygląda edycja. Tutaj można wybrać srebrne malowanie, ja tego na razie nie zrobię. Tutaj kolor to tylko w taki sposób można zmienić, pojedynczy. Koła jak widzicie tylko te z... O, można zamontować też koła z drugiego McLarena, to jest bardzo ciekawa sprawa. Jednak na innych samochodach tego nie zamontujecie. Te są bardzo fajne moim zdaniem. Boost dowolny, na dach nic nie zamontujemy, antenka tylko z McLarena, wybuch dowolny, ślad z potopem dowolny, dźwięk silnika posłuchajcie. No fajnie brzmi, taki sportowy. No i to tyle jeżeli chodzi o tuning, ja go sobie jeszcze lekko podrasuję. Dobra, pomarańczowy kolor mam taki, niebieski mam taki. No i idziemy standardowo do meczu freestyle'owego. Okej, pierwsze spotkanie, samochód brzmi fajnie. Jo, już na samym początku widzimy. Czekajcie, bo teraz zgłupiałem, nie wiem czy to już było w innym samochodzie, ale spoiler się rusza. Nie wiem, takie zbliżonko, zobaczcie, jak przyspieszam, to spoiler się podnosi. Jak zwalniam to... To się pochyla. Co? Teraz serio, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy to już było w innym aucie, ale wydaje mi się, że może to być tak jakby premiera. I cyk, double tap na start. Dobra, strzelony jakimś cudem. To znaczy podejrzewam, bo sprawdziłem sobie i ten samochód ma również hitbox do minusa. Zobaczymy oczywiście po meczu, jak on wygląda na aucie, ale podejrzewam, że to będzie praktycznie takie samo doświadczenie jak z grania tym poprzednim McLarenem. No więc tylko po prostu dla miłośników Lamborghini. Co? Co ja gadam? Jakiego Lamborghini? Po prostu, oj, się przeciwnik jeszcze poddał. No ale wracając, to dla miłośników McLarena. Jeżeli ktoś ma kupionego poprzedniego, to pewnie tylko takie osoby zakupią kolejną wersję. No i pewnie osoby, co nie mają żadnego McLarena, a chciałyby, to też pewnie się skuszą. No, trzeba przyznać, że samochód wygląda naprawdę fajnie. Jeszcze te opony. Okej, ziomek stoi w bramie. Jep. I reset. I nie, no gość obronił? Co tu się stało? Czekajcie, ja muszę jedną rzecz sprawdzić. Nie, już myślałem, że te tarcze hamulcowe, czy jak to się tam, jakkolwiek się to nazywa, jest odwzorowany ten taki efekt, że przy hamowaniu mocnym, że przy mocnym hamowaniu się nagrzewają i jest tak jakby kolor czerwony, ale to jednak mi się przewidziało. Nie, no tu już chyba w Forzie bardziej trzeba tego doszukiwać się. Dobra, zróbmy reset i nic z tego nie zrobię, ale polećmy sobie na ściankę kolejną. Dobra, ground pinch, nie, on wybije. Dobra, spróbujmy pincha. U, fajnie leci, to znaczy za wysoko, ale generalnie fajnie tutaj wybił, to została piłka. Dobra, czekajcie, bo coś mi nie siada w ogóle łapanie reseta, to znaczy, no znowu, dawno nie grałem hitboxem do minusa, ale jakoś tak, no, no nie wiem, jakieś po wylewie dzisiaj jestem. Dobra. I bang, brameczka, taka, za dużo w sobie to nie zależało od samochodu, ale jak już miałem okazję, to poleciałem. No, zresztą zawsze chyba fajnie zridować tą taką krzywą ściankę. Okej, trochę szybki setup zrobiłem. Dobra, zróbmy po prostu air dribbla, bo inaczej może być ciężko. Ten ziemek nas trochę raszuje, przez co nie mam aż tyle miejsca wolnego na triki. Ale samochód, no mówię, pewnie identycznie się nim czuję jak poprzednim McLarenem. Nie pamiętam, jak się wypowiadałem na temat poprzedniego. Ale generalnie spoko samochód. Okej, jest szansa. Proszę, dobra, ale tym razem nie wybił prosto z bramki.
No ale widzicie, że ciężko w sumie tutaj znaleźć trochę miejsca. W sensie miałem dużo miejsca, ale i tak tutaj czeka na backboardzie, co się rzadko zdarza na casualach. W ogóle możecie dać znać, który McLaren waszym zdaniem jest ładniejszy. Czy ten właśnie poprzednik, 750. No ja prawdę mówiąc to ciężko powiedzieć. Są na tyle podobne, a zarazem trochę inne. Na żywo bym musiał chyba zobaczyć, bo w gierce to prawdę mówiąc to tak bardzo porównywalne. No tak jakbym normalnie w Need for Speed czy innej gierce, to pewnie po prostu tuning by tak wyglądał. Chociaż w innych grach też chyba tuning tych takich super samochodów jest bardzo ograniczony. No ale na pewno z tyłu ten jest chyba fajniejszy, głównie za sprawą tego spoilera, bardzo ładnego i też ma bardzo ładny, no tutaj jest to jako boost zrobione, nie wiem czy tutaj jest normalnie wydech, prawdopodobnie tak, to jest pewnie wydech w normalnym McLarenie, ale też bardzo fajnie to wygląda. No i przeciwnik się poddał, dobra, mniejsza. Zobaczymy sobie teraz hitboxy i chyba porównam go od razu z drugim McLarenem, żeby zobaczyć czy tam się też spoiler ruszał. No i dobra, hitbox się prezentuje w ten sposób, że z tyłu jest bardzo dobrze odwzorowany, dach jest w miarę git, z przodu niestety trochę wystaje, no i nawet bym powiedział, że wystaje więcej niż się spodziewałem, ale czekajcie, zaraz sobie porównam to ze zwykłym McLarenem, w sensie zwykłym, poprzednim. No i w poprzednim to chyba identycznie wygląda, no, dokładnie tak samo, jedynie chyba hitbox jest trochę krótszy, to znaczy samochód jest trochę krótszy, więc trochę mniej wystaje i nie ma tutaj spoilera całkowicie, więc automatycznie nie ma co się unosić, ale w zwykłym chyba tym McLarenie był spoiler taki wysuwany. Więc jeżeli chodzi o design auta, to z tyłu tamten jest na pewno ciekawszy trochę, chociaż ten jest taki bardziej klasyczny, też jest bardzo ładny. No ale mniejszy. Zagrajmy sobie mecz rankingowy. Dobra, nasz przeciwnik to groźna minka. Lecimy. Zobaczymy, jak się spisze na rankedzie ten samochód. Ja do nim tym hitboxem do minusa od razu powiem, że nie lubię grać jedynek, ale może będzie dobrze. Zresztą samochód to najważniejszy jest umysł. I to, żeby samochód za bardzo nie przeszkadzał. O! Dobra, fliknął za wysoko. Na razie jesteśmy w głębokim defie. Dobra, kopnijmy piłę, zbierzmy boosta i zdemujmy go najlepiej, albo nie damy rady go zdemować. Dajmy się przeflikować nad sobą. Dobra, tracimy bramę. Na razie nie mogłem przetestować samochodu, bo siedziałem w defie ostrym. Tak prawdę mówiąc, to ten samochód pewnie będzie bardziej odczuwany jego negatywne rzeczy. Nie na jedynkach, a na jakichś dwójkach albo trójkach, bo przez to, że... O, dobra, gituwa. Boost zabrany. Przez to, że właśnie z przodu wystaje hitbox, to pewnie przy takich mocnych uderzeniach będziemy mieli takie jakby zakłamanie i ciężej będzie się przyzwyczaić do tego, jak nim strzelać. Ale to kwestia też przyzwyczajenia. Jak się pogra dłużej tym autem, to nie powinno być problemu. Wywalamy z powrotem, nie dajmy się zdemować, to jest najważniejszy cel na teraz. Kurde, ziomek naprawdę gra agresywnie, ale ostatnio trochę podbiłem rangę na jedynkach, więc jest ciężej niż zwykle, no i dostajemy demo. Więc i automatycznie te testy są trudniejsze, ale to dobrze chyba. Okej, okay, bronimy i zdążę na boosta, to jest najważniejsze teraz. A polećmy na atak z powietrza, bo czemu by nie. Reset, nietrafiony, czy tam nawet jak trafiłem, to wolałem nie klikać, bo nic by to nie dało, ale się wywalił ziomek potężnie. Dobra, wywalmy piłkę. Oj, dobra, zdążę. Albo nie zdążę? Dobra, nie musiałem zdążyć, bo nie trafił. Ale fajnie, jakbym wiedział, że nie trafił szybciej. Nie no, jesteśmy strasznie kontrolowani przez gościa, ale to mniejsza. Dobra, polećmy na tą ściankę już. O kurde, dobra, już myślałem, że pincza życia ziomek walnie. Ale na szczęście tak nie było. Tu sobie uderzmy w ten sposób. Trochę mu oddałem piłę za friko. Zabierzmy sobie piłę do defensywy. I czy on nas tak bardzo wyprzedził? Nie, no myślałem, że będę pierwszy mimo wszystko, masakra. No to standardowo fake. O, dobra, zdrapił piłkę, także fajnie. Niestety się odbiła bardzo niekorzystnie dla nas, że nie zdążymy szybko strzelić. Ale może w ten sposób się uda coś wywalczyć. Straty trzeciej bramki na przykład. Chyba to jest najbardziej możliwe. No, dokładnie 3-0 dla typa, nie wytrzymam zaraz. Jakimś cudem w ogóle wznowienia wygrywam. O! Dobra, jest szansa. Dobra, comebackujemy to spotkanie. 3 do 3 musi być minimum. Ale w ogóle nie miałem okazji w tym meczu na żadne ani fliki, ani aerial bumpa. Masakra, jak ciężko się gra. Dobra, mamy szansę na kopniaka. Okej, okay, bardzo dobry strzał. No, McLaren się spisał. Teraz może wolne wznowienie na dobitkę. Okej, okay, działa i 3 do 3. No nie, no zobaczcie jak na jedynkach. Wszystko się może w mgnieniu oka zmienić. Przed chwilą 3 do 0, po praktycznie 4 minutach gry i tutaj 10 sekund, 3 bramki. Łatwo. Dobra, nie jedźmy do wznowienia, zróbmy fejka. Poczekaj, aż nam odda. Jemu pewnie psycha trochę siada. Tutaj zagrywam w ten sposób. Bierzemy to. Przebijamy go. Tutaj fajnie by było zgarnąć boosta, ale to on zgarnia boosta. Fajnie by było nie stracić bramki. I nie stracimy bramki, dobra, jest gituwa. Dobra, podlećmy.
O kurde, to jest wyścig teraz. Okej, McLaren, jesteś piękny, zdążyłeś. I teraz ja wracam. Na pełnej. Proszę, o kurde. Dobra, jesteśmy pierwsi, ale on nie podleciał na to, co mi się nie podoba. Okej, dostał bumpa, ale to nam nic nie dało. Chyba, że teraz. Dobra, mamy boosta. Kurde, ale mocy się zrobiły. Demo? Nie no, nie złapię niestety piłki. Dobra, dogrywka, nie jest źle. Ja zaryzykuję, nie pojadę do wznowienia. Licząc, że on coś zwali. Okej, zwalił. Przebijamy go. Niestety bezpośrednio nie uda mi się strzelić. Ale... no nie wiem. Dobra, proszę, wejdź, siedzi! 4-3, McLaren, najlepsze auto w grze. Nie no, oczywiście żartuję, ale nie no, nie jest takie tragiczne wbrew pozorom. No i tak po dłuższym zastanowieniu, chyba moim zdaniem, z tyłu wygląda ciekawiej od poprzedniej wersji, ale z przodu mimo wszystko wolę tego starszego McLarena 570. Nie wiem, jak wy uważacie, taka jest moja opinia. Nawet wbiliśmy już prawie Supersonica, Grand Champion 3, Dywizja 4. No i jeszcze na koniec chciałbym tutaj pokazać różnicę pomiędzy dwoma McLarenami, no bo chyba naprawdę po raz pierwszy jest tak mała różnica pomiędzy dwoma samochodami w Rokecie. No i warto zadecydować, co się wam bardziej podoba. No, tak jak mówię, moim zdaniem ten samochód jest ładniejszy, jeżeli chodzi o tył. Natomiast od przodu mi się bardziej podoba ten taki 570S. Dajcie znać, jak wy uważacie. A co do grywalności samego samochodu, no to oczywiście jest to bardzo fajne auto dla zajawkowiczów, dla fanów McLarena. Ale jeżeli myślicie o samochodzie, który będzie z wami do końca gry, który będzie najbardziej OP, najbardziej, no po prostu najlepsze, jeżeli chodzi o gameplay, no to niestety tutaj standardowo Fennec, Dingo oraz Octane pewnie będą nad nim królowały. Czy tam jeżeli chodzi, no może w hitboxie do minusa. Ono jest naprawdę bardzo przyjemne, więc tutaj można sobie nim popykać, jeżeli ktoś się bawi freestylem, lubi pykać gierkami. O, zobaczcie zresztą, jakie tutaj prawie bramy ładujemy. Ale tak jak mówię, poprzedni McLaren chyba kosztował 2000 kredytów, teraz te ceny już są bardziej przystępne. Ten jest za 1100. Nie jest on beznadziejny, jest no mniej więcej bardzo podobny do tych wszystkich super samochodów, jeżeli ktoś miał czy to Lamborghini, czy to właśnie poprzedniego McLarena, czy to jakiegoś, nie wiem, co jeszcze było takim podobnym samochodem, jeżeli chodzi o czucie auta. No nie, to Lamborghini chyba tak najbardziej odwzorowywuje. No ale mniejsza, już nie będę przedłużał, bo pewnie każdy wychodzi. Życzę wam miłego dnia, proszę o suba i lajka. I to tyle. Elo, elo.